Już ci daję współhosta. Jesteś już, Marcin, jesteś już na mówce? Jestem, witam cię. Dobra, super. Jeszcze to taka. Do Michała, tak? O, dobry wieczór. Już widzę pana generała też mamy. Michał, słyszymy się? Mikrofon, tak, słyszymy się. O, dziękuję bardzo. Myślę, że ponieważ mamy 19:30, to możemy zacząć. Bo pewnie nasi słuchacze będą nam tutaj dochodzić jeszcze w tak zwanym międzyczasie. Ja bardzo poproszę oczywiście tradycyjnie o udostępnianie audycji, o zaobserwowanie naszego profilu, również profilu YouTube'owego, ponieważ tam publikujemy wszystkie nagrania audycji, więc jeżeli ktoś przyjdzie w trakcie albo zechce sobie odsłuchać jak którąś z archiwalnych, to będzie miał ku temu okazję. I już możemy zaczynać. Na dobre, tylko poproszę jeszcze, Michał, wycisz mikrofon, żeby nie było, dziękuję bardzo, żeby nie było przesłuchów. Ja się nazywam Anna Gryta i spotykamy się w Radiu Rebeliant oczywiście. Będę miała przyjemność przedstawić pana generała. Postaram się to zrobić krótko, chociaż nie wiem, jak mi się to uda, biorąc pod uwagę jakby wszystkie osiągnięcia. Natomiast będę się starała to streścić możliwie w jak najkrótszym czasie, dlatego że pewnie będzie sporo pytań. Naszym gościem dzisiaj jest Mirosław Różański, czyli były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych w latach 2015-16. Pan generał jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, którą ukończył z wyróżnieniem. W trakcie swojej kariery dowodził między innymi oczywiście Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Brygadą Zmechanizowaną. To jest 17. Wielkopolską w Międzyrzeczu. Był także dowódcą 8. zmiany polskiego kontyngentu w Iraku. Jeżeli chodzi o dowodzenie brygadą, to trzykrotnie w 2006, 2007 i 2008 jednostka została wyróżniona Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych, a w 2008 prezydent Rzeczpospolitej w uznaniu zasług wręczył mu flagę narodową. Pan generał jest laureatem Nagrody Buzdygan 2008 i również podczas misji w Iraku został odznaczony przez prezydenta Salwadoru medalem zasługi. Oprócz tego w latach 2012-2013 kierował Departamentem Strategii i Planowania Obronnego MON, uczestniczył w pracach międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
Pełnił funkcję pełnomocnika MON do spraw reformy systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Była tam wówczas opracowywana strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego. Kierował również pracami zespołu przygotowującego ustawę zmieniającą ustawę o urzędzie MON. Dowodził grupą organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i został w 2015 roku mianowany dowódcą generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a 1 sierpnia 2015 pan generał awansował na generała broni. Czyli podsumowując, bo tak jak uprzedzałam, jest to tylko niewielki wycinek życiorysu pana generała. Ma bardzo bogate doświadczenie, również jeśli chodzi o wykształcenie. Natomiast po złożeniu wniosku o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej przeszedł w stan spoczynku i powołał wówczas Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoint, w której pełni objął stanowisko prezesa. W 2020 zasiadał w sztabie kandydata na prezydenta RP Szymona Hołowni i po powołaniu przez Szymona Hołownię ugrupowania Polska 2050, przepraszam, w kolegium ekspertów związanego z nim Instytutu Strategię 2050. Teraz jeśli chodzi o samą fundację, to ja przeczytałam takie zdanie, które jej przyświeca, które jest mi również bliskie i myślę, że warto je przytoczyć. Jest to zdanie: zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj. Misją tej fundacji jest tworzenie platformy dla strategicznego myślenia o bezpieczeństwie, wspierającej instytucje publiczne i podmioty prywatne oraz działającej na rzecz weteranów i ich rodzin. I są to, myślę, takie najbardziej kluczowe informacje na ten. Natomiast teraz, jeszcze raz przypominając prośbę o udostępnienie audycji i zapraszając wszystkich do zadawania pytań, oddaję głos naszym współhostom dzisiaj, czyli Marcinowi i Michałowi. Zapraszam. Dzień dobry, witam pana generała i zacznę może nietypowo, bo pytaniem o pana refleksje, doświadczenia z pracy Lamonu w Departamencie Planowania w Komórce Strategicznej. Co się udało, co się nie udało, jaki nakład pracy został zdewastowany po roku 2016? Ile będzie nas kosztowała odbudowa strategicznego myślenia w MON-ie? Dobry wieczór, witam wszystkich. Pytanie, które dotyczy kwestii strategicznych i które zawiera się w takiej formie, co się udało, co się nie udało. Powiem szczerze, Panie Marcinie, że zabiera pewien błąd, bo kwestie strategiczne nie są mierzone w miesiącach czy latach typu rok, dwa czy pięć, tylko to jest horyzont dekadowy. I my często, powiem szczerze, dyskutując w przestrzeni publicznej, popełniamy właśnie ten błąd, że niektóre zdarzenia, niektóre podejmowane decyzje przez polityków czy przez osoby odpowiedzialne za takie planowanie strategiczne chcemy ocenić, no, niezwłocznie widzieć, przepraszam, efekty. Ale pozwolę sobie przywołać takie dwa dokumenty, które w tym czasie były opracowywane w Ministerstwie Obrony Narodowej, między innymi strategię rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego. To nie jest to samo, co strategia bezpieczeństwa narodowego, bowiem ten pierwszy dokument wynikał z regulacji, które dotyczyły tego, że w kraju były opracowywane strategie takie dziedzinowe, rozwojowe. Tymi pracami ówcześnie kierowała pani minister Bieńkowska i muszę przyjąć, że tak powiem, dzisiaj z takim jednak no, pewnym no, rozgoryczeniem, że
Do tego dokumentu niewiele osób się odnosiło, czy niewiele osób wracało, przywołując jego zapisy. To rozgoryczenie nie jest oczywiście spowodowane tym, że to był efekt pracy kierowanego przeze mnie departamentu, ale że jako dyskutujący, myślę, że także duża część społeczeństwa nie ma takiego nawyku, aby się odnosić do dokumentów doktrynalnych, do dokumentów strategicznych, tylko komentujemy pewne zjawiska tak na bieżąco, tu i teraz. W tym czasie też pracował departament mój nad ówczesną strategią bezpieczeństwa narodowego. Z kolei to jest dokument, który jest w kompetencji rządu, który jest przedstawiany panu prezydentowi do wprowadzenia w życie na podstawie postanowienia. I uważam, że to były takie dokumenty, które warto, nawet jeżeli one już są z czasu minionego, studiować i odnosić do obecnej sytuacji, bowiem wiele zapisów w tych dokumentach, no powiem szczerze, nie było chybionymi, a wręcz one wskazywały kierunki, które powinny być przyjęte, między innymi w zakresie spraw związanych z tym, jak powinny wyglądać między innymi przyszłe obszary związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszego kraju, czyli kwestia tej sfery IT czy systemów bezzałogowych. I myślę, że nawiązując do tego pytania z kolei, co zostało po 2016 roku zaprzepaszczone, to myślę, że to jest właśnie taka pewna konsekwencja tego, że nie odnosimy się do zapisów tych właśnie doktrynalnych, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, reagujemy na zasadzie takiej, że jesteśmy trochę bardziej reaktywni. Mówię w tej chwili o nie tylko społeczeństwie, a politykach. Na jakby potwierdzenie tej mojej tezy chciałbym przywołać takie jedno według mnie bardzo istotne zdarzenie. Szanowni Państwo, w ostatnim okresie wielokrotnie słyszymy o tym, wyraża taką opinię pan minister Błaszczak, że siły zbrojne powinny być sprawne, dobrze wyposażone, silne. Trudno z taką tezą się nie zgodzić. Wojna jest u naszych bram. Widzimy, z jakim okrucieństwem spotyka się nasz sąsiad, czyli Ukraina. I kwestia budowania potencjału obronnego kraju jest absolutnie obszarem, który nie powinien być kontestowany, powinien być wspierany przez wszystkie z jednej strony siły polityczne, opozycyjne czy kierujące i odpowiadające za bezpieczeństwo kraju, ale również i przez społeczeństwo. Wskazuje się, że poprzednicy pana ministra Błaszczaka i on wskazuje taki horyzont czasowy 2015 rok, że przed tym okresem nie dbano o nasze bezpieczeństwo. I tutaj chciałbym przywołać takie zdarzenie, które się tak zastanawiam. Czy pan minister Błaszczak nie zna takiego dokumentu, który został w 2014 roku po agresji Rosji na Ukrainę opracowany w ministerstwie? To był plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Jest to dokument niejawny, zastrzeżony, ale którego treści wskazywały na potrzebę w dużym skrócie wzmocnienia ściany wschodniej, jeżeli chodzi o jednostki wojskowe. Ten dokument wskazywał, w jakim kierunku powinna być zintensyfikowana kwestia związana z modernizacją armii. Tam też były dokonywane prognozy, jak powinna się rozwijać kwestia bezpieczeństwa w innych obszarach, nie tylko związanych z siłami zbrojnymi. I teraz często zadaję sobie pytanie, czy pan minister Błaszczak nie zna tego dokumentu i tylko i wyłącznie, że tak powiem, teraz kreuje tą swoją wizję, jak należy zapewnić bezpieczeństwo naszego kraju, czy może go zna? Bo jeżeli bym Państwu przytoczył garnizony, które zostały wskazane w tym dokumencie, to one się pokrywają dokładnie z tymi, gdzie w tej chwili pan minister Błaszczak i często bywa i często robi sobie zdjęcia na tle żołnierzy czy sprzętu. Ale puenta jest tego taka, że w sposób taki według mnie no, nie licujący postawy polityka albo pomija to milczeniem, znając ten dokument, albo go nie zna. W jednym i w drugim przypadku myślę, że
To nie jest postawa taka, która powinna cechować polityka, który powinien zapewnić jakąś pewną ciągłość, jeżeli chodzi o kwestie związane z takim działaniem, tym strategicznym, o którym mówiłem wcześniej, które nie powinno mieć miejsca na zasadzie tu i teraz, tylko powinno być z jednej strony prognozowaniem pewnych zjawisk, pewnych procesów, mając świadomość, że one będą skutkowały za dekadę czy dwie, bo tak naprawdę takie są właśnie horyzonty czasowe, jeżeli chodzi o skutek podejmowania decyzji o charakterze tym strategicznym. Nawet wprowadzanie sprzętu takiego, o którym teraz często słyszymy, o którym pan minister Błaszczak mówi, czy to systemy obrony powietrznej Patriot, czy kolejne samoloty, czy systemy rakietowe, o których się mówi, czy rozpoznania satelitarnego. Dlatego myślę, że najwyższy jest czas, aby chyba zmienić troszeczkę tą kulturę polityczną w zakresie spraw związanych z tym, że powinna jednak być ciągłość pewnych tych myśli strategicznych, a z drugiej strony jednak powinniśmy dyskusję o bezpieczeństwie pozbawić tego elementu rywalizacji politycznej, tylko zachęcać wszystkich do wspólnego myślenia. I to powinno być bliskie wszystkim tym, którzy myślą o bezpieczeństwie. Myślenie perspektywiczne, strategiczne, ponad podziałami. To moje pytanie właśnie do tego zmierzało. Bardzo dziękuję za tą puentę. Chciałbym pociągnąć ten wątek strategicznego myślenia o bezpieczeństwie. Czy te wszystkie konferencje, te informacje, które nam minister Błaszczak ze swoimi zastępcami prezentują, czy można z nich zrekonstruować jakąkolwiek myśl przewodnią? Czy to jest takie, czy moje wrażenie, że po prostu to są pokazówki dla samego PR-u, te elementy się po prostu jakoś nie składają w żadną jakoś bardziej logiczną całość, taką na lata, a może się składają. Myślę, że to pierwsze stwierdzenie odnośnie kwestii tego, czy w tych przekazach można dokonać takiego pewnego zrekonstruowania jakiejś myśli i powiem wprost poprzedników, ja powiedziałbym tak, absolutnie tak. Proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Jeszcze w 2015 roku, to dalej są obowiązujące, myślę teraz o programach operacyjnych, które stanowią o kierunkach rozwoju i modernizacji sił zbrojnych. I w 2015 roku ówczesne Ministerstwo Obrony Narodowej, które mając na uwadze zmiany rządu zakończyło swoją działalność, miało mocno zaawansowanych właśnie szereg programów, które były konsekwencją tych programów, 14 programów operacyjnych. One obejmowały wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Zazwyczaj dzisiaj dyskutując odnosimy się do tego, że wtedy już prawie był gotowy kontrakt na śmigłowce wielozadaniowe, że został ten kontrakt zerwany i często przywołujemy to jako zdarzenie, które miało miejsce w sposób tak wyraziście, że tak powiem, zamanifestowane przez ministra Macierewicza, czyli odcięcie się od tego, co było poprzednio. Ale szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Kupujemy Patrioty. Od 2018 roku obserwujemy taką intensywną narrację pana ministra Błaszczaka, że taki system będzie kupiony i tak dalej, to chcę państwu powiedzieć, że kwestia dotycząca kupna Patriotów była na stole negocjacyjnym z Amerykanami przed 2015 rokiem. I to wtedy negocjowaliśmy zakup 8 baterii Patriot, a nie 2, jak w tej chwili mamy je kupione. No, dzisiaj wszyscy oczywiście mocno ekscytujemy się kwestią tą dotyczącą kupna HIMARS-ów. Natomiast to jest program operacyjny, który obowiązywał właśnie tak jak powiedziałem, przed 2015 rokiem i prace nad tym programem były również jeżeli jeszcze spojrzymy na kwestię związaną z systemem obrony powietrznej, czyli Patrioty, czyli system Wisła, to konsekwencją kolejnych takich składowych tego systemu obrony powietrznej, to była Nares i Pilica, którą dzisiaj
Pan minister Błaszczak tak przywołuje, wskazując, że są to części składowe systemu obrony powietrznej, który zapewni nam bezpieczeństwo. Ja chcę powiedzieć, że to są programy, które były już przed 2015 rokiem. I tak bym mógł Państwu przytoczyć jeszcze kilka takich przykładów. A dlaczego to mówię? No bo powiem wprost, nic nowego nie wymyślono. To nie jest zarzut, tak? Tylko jeżeli, jeszcze raz powtórzę, to iż się mówi o tym, że poprzednicy nic nie robili, to nie polega to na prawdzie. Może za wyjątkiem kwestii okresu 2015-2017 roku, kiedy pan minister Macierewicz swoją decyzją z czerwca 2016 roku tak naprawdę wstrzymał wszystkie te procesy modernizacyjne. On wstrzymał postępowania negocjacyjne, które były mocno zaawansowane, nawet na okręt podwodny nowego typu, bo też takie negocjacje prowadziliśmy. Także ja bym tu dostrzegł właśnie rzecz taką, iż jest tak naprawdę kontynuacja tego, co było poprzednio, co by się, że tak powiem, wpisywało w tą moją poprzednią narrację, że tak powinno się dziać, tylko nie rozumiem tego, że przez cały czas się mówi o tym, że poprzednicy nic nie robili, a tylko zaczęło się dziać lepiej w 2018 roku. Także tutaj myślę, że jeżeli byśmy spojrzeli na tą kwestię dotyczącą co nowego, co szczególnie takiego istotnego dla naszego bezpieczeństwa pojawiło się za czasów pana ministra Błaszczaka, to pod względem, że tak powiem, sprzętowym kierunków nie dostrzegam nic nowego. Natomiast pojawiła się taka narracja, która dzisiaj niestety mnie niepokoi, to jest taka narracja ilościowa, że chce się społeczeństwu przedstawić z jednej strony no, zagrożenie, które ma duże prawdopodobieństwo i tutaj to jest bezsprzeczne. Chcę przywołać, że w ubiegłym roku na szczycie NATO w Madrycie wszyscy się zgodzili co do tego, że Rosja w tej części świata, w naszym regionie jest zagrożeniem, a ja uważam, że jest zagrożeniem nawet i w wymiarze globalnym. Natomiast kwestie dotyczące tego, jak jest komunikowane społeczeństwo i co powinno się dziać, no to tutaj mam pewne wątpliwości. Dam taki jeden przykład, który dla mnie jest taki bardzo znamienny. No, mówienie dzisiaj przez cały czas o tym, że będziemy mieli armię 300-tysięczną, a nawet przypomnę, że prezes Kaczyński podczas swojego turu po Polsce nawet podbił tą liczbę do 500 tysięcy. Dzisiaj pan minister Błaszczak mówi o tym, że co najmniej 300 tysięcy. To jest takie trochę granie na emocjach i mówienie o tym, że to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa, czyli ta ilość wyrażona setkami tysięcy żołnierzy. Osobiście jestem absolutnie odmiennego zdania. Współczesne wojny, one idą jednak w kierunku jakości, a nie ilości. I to dotyczy nie tylko żołnierzy, ale również i sprzętu. Więc myślę, że kwestia taka, iż komunikowane są wielkie liczby, które mają uspokoić nasze społeczeństwo, to myślę, że to jednak nie jest do końca poparte kwestiami jakichś głębokich analiz, że są takie potrzeby, tylko to jest na użytek tego, żeby jednak ten komunikat do społeczeństwa był bardzo taki wyrazisty i sprawiał wrażenie, że komunikujący, czyli obecny minister obrony narodowej, jest osobą sprawczą w tym zakresie i że on jest gwarantem bezpieczeństwa, że gdyby w przyszłości doszło na przykład do zmiany i kto inny byłby ministrem, to nie zapewniłby takiego bezpieczeństwa. Osobiście mam daleko idące wątpliwości, czy to, co deklaruje pan minister Błaszczak, jest policzone, jest skalkulowane w zakresie kwestii przeznaczenia środków na zakup sprzętu, czy nawet na wielkość armii. Nie wiem, czy państwo wiecie, że dzisiaj w takim dużym, że tak powiem, uproszczeniu blisko 40% budżetu jest przeznaczane na kwestie dotyczące opłat na takie, ja to nazywam, wydatki osobowe, czyli wszystko to, co jest związane z wypłatami na uposażenia żołnierzy, na świadczenia emerytalne, rentowe i tego typu. I teraz bez mała podwojenie armii będzie wiązało się z tym, jeżeli by zrealizować projekt pana ministra, że więcej pieniędzy trzeba będzie proporcjonalnie przeznaczać
na utrzymanie żołnierzy, aniżeli tych pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć właśnie na nowoczesny sprzęt, który by zagwarantował bezpieczeństwo naszemu krajowi. Halo? Tak, tak, słyszymy się. Chyba tak, nie. Słyszymy się. O, to ja się. To może ostatnie pytanie z tego cyklu strategicznego. Co, kiedy panowie zobaczyli wycieki ze skrzynki Dworczyka, co panom opadło? Znaczy panom generałom, kręgowi fundacji, opadły ręce, nogi, coś po prostu stwierdziliście, że nie ma co opadać, po prostu to jest klęska. Nieodpowiedzialność polityka. A jeżeli można, to mnie niepokoi, kiedy w przestrzeni publicznej są podnoszone kwestie, kto jest odpowiedzialny za te tak zwane wycieki z skrzynki ministra Dworczyka, tak? Czy to zrobili rosyjscy agenci, czy to zrobiła jakaś inna grupa, która włamała się na skrzynkę. Szanowni Państwo, powiem szczerze, dla mnie to jest zupełnie wtórne, kto dokonał tego włamania i kto upublicznia te informacje. Wręcz tragedią. No nie chcę tutaj szukać słów jeszcze bardziej może dosadnych, ale jest to absolutnie dla mnie nie do zaakceptowania, że osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego kraju, bo pamiętajmy, że to nie jest kwestia, że pan Dworczyk te informacje kolekcjonował na swojej skrzynce. On dalej korespondował. On te informacje przekazywał komu? Premierowi. Jeżeli byśmy otworzyli konstytucję, to proszę zobaczyć, szanowni państwo, za co odpowiada premier i rząd w zakresie bezpieczeństwa. To jest główny, że tak powiem, beneficjent odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo. I teraz, jeżeli się okazuje, że jego najbliższy współpracownik, szef kancelarii premiera Rady Ministrów, informacje wrażliwe przekazuje poprzez platformę powszechnie dostępną, paradoks polega na tym, że w rządzie są do tego narzędzia, które zapewniłyby taką komunikację bezpieczną. I jeżeli to się dzieje nie incydentalnie, tylko to jest regularnie, to dla mnie jest to sytuacja no, absolutnie nie do zaakceptowania. Natomiast ma to też wymiar, szanowni państwo, taki, który znowu może on nie jest dostrzegany, ale proszę sobie wyobrazić, jak traktują nas dzisiaj partnerzy z zagranicy, którzy mają nam powierzyć jakieś ważne informacje, które mają przekazać premierowi, które mają przekazać jemu otoczeniu. Jeżeli takimi informacjami wrażliwymi, które są klauzulowane, że tak powiem, wymieniają się najważniejsi politycy w kraju poprzez internet, no użyję tego określenia internet otwarty. Jest to absolutnie katastrofa. Jest to katastrofa, która skutki jeszcze jej będziemy odczuwali, bo odtworzenie zaufania w stosunku do takiego rządu, bo wtedy to już, drodzy Państwo, nie jest to traktowane tylko wyłącznie w wymiarze nazwiska Dworczyk Morawiecki, tylko to jest rząd. To jest rząd Rzeczypospolitej, który nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o informacje, które są istotne nie tylko dla kraju takim, jak jest Polska, ale również dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo jeżeli się komunikuje o kwestiach związanych z ilością amunicji, jeżeli się komunikuje o kwestiach związanych, jakie środki są przeznaczane na wywiad, to znaczy, że tutaj zostały złamane wszelkie zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego. To nie da się w żaden sposób, szanowni państwo, wytłumaczyć. I myślę, że jeżeli temu nie zostanie położony kres, który będzie związany z tym, że zostaną rygorystycznie wprowadzone zasady takiego bezpiecznego komunikowania się, a trudno, powiem szczerze, polityków, którzy przez 7 lat nie potrafią stosować tych zasad dzisiaj, nauczyć tego, co jest właściwym. Dlatego najlepszym rozwiązaniem to chyba jest jednak
wymienić no, tych polityków na takich, którzy będą wiedzieli, jak korzystać z jednej strony z wrażliwych informacji i jak nimi zarządzać. Marcinie, czy ty masz swoje pytania? Jasne, dzięki Aniu. Cześć Michał, dobry wieczór panie generale. Dobry Na wieczór. chwilę pozostańmy na naszym podwórku. Czy pana zdaniem polscy dowódcy są w dalszym ciągu pod butem władzy? A dlaczego pan zadaje pytanie w dalszym ciągu? Ma to związek ze strajkiem kobiet i właśnie z wyciekami informacji, w których to na ten strajk kobiet miało być wyprowadzone wojsko na ulicę, które miało roznieść ten strajk, co dla mnie trochę abstrakcyjną sytuacją, wojsko przeciwko kobietom, ale dlatego moje pytanie, czy władze mają pełną kontrolę nad wojskiem? Znaczy, ja myślę, że tutaj mamy takie dwa czynniki. Po pierwsze, to jest powszechna u nas w kraju taka narracja związana z tym, że u nas powinna obowiązywać cywilna kontrola nad armią. Tylko jak jest to rozumiane, czy właściwie mam daleko idącą wątpliwość, bo sytuacja jest dzisiaj co najmniej niezrozumiała dla mnie. Wtedy, kiedy są podejmowane decyzje w zakresie na przykład kupowania kolejnych systemów uzbrojenia, gdzie za tego typu obszary jeszcze nie tak dawno odpowiadali wojskowi, a konkretnie Sztab Generalny Wojska Polskiego, który tak z jednej strony definiował wymagania operacyjne, który był instytucją, gdzie był opracowany program rozwoju sił zbrojnych, ba, to w końcu szef Sztabu Generalnego wprowadzał swoimi decyzjami na wyposażenie sił zbrojnych kolejne systemy uzbrojenia. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć taki jeden przykład, który no, chyba jest powszechnie, że tak powiem, znany, związany z tym, że Polska będzie miała kilka typów czołgów. Będziemy chyba jedyną armią na świecie, która będzie miała no, no bez mała cztery typy, jeżeli jeszcze te postradzieckie zostaną. I trudno mi jest zaakceptować, czy wyobrazić sobie, że to jest taki świadomy postulat wojskowych, że tego chcieli, żeby właśnie tak było. Chociaż jak spojrzymy na kwestie związane ze zdjęciami, no to ówczesny dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych w takim wielkim namiocie hangarowym meldował o pilnej potrzebie operacyjnej zakupu kolejnych czołgów, gdzie no, formalnie można powiedzieć, że to wojskowi wnioskowali. Ten kolega jest, że tak powiem, z branży, jest czołgistą, więc trudno mi jest to wyobrazić sobie, czy on już tak, że tak powiem, stracił ówcześnie, proponując takie rozwiązanie, wyobrażenie, jak powinny wyglądać siły pancerne w armii, czy jednak po prostu tylko był i wyłącznie wykonawcą woli tej politycznej. I powiem w ten sposób, dlatego spytałem, czy jeszcze, bo chcę przywołać rok 2016. Między innymi ja też podjąłem taką decyzję, nie zgadzając się z politykami, nie zgadzając się z ministrem obrony narodowej, prezydentem co do decyzji podejmowanych w obszarze funkcjonowania armii i jej przyszłości. Zresztą to zakomunikowałem to właśnie też w piśmie do pana prezydenta, że ze względu na tą różnicę zdań z ministrem podejmuję decyzję o odejściu. Decyzję o odejściu podjął ówcześnie też szef Sztabu Generalnego generał Gocuł, czyli jeszcze mógłbym wymienić kilku kolejnych oficerów, którzy podjęli takie decyzje, jak chociażby szef Inspektoratu Uzbrojenia, pan generał Duda, który nie godził się na ten system, który chciał wprowadzić Macierewicz, jeżeli chodzi o system zakupów sprzętu, czyli bez procedur, bez postępowań. Czyli to tych kilkudziesięciu oficerów byli tymi, którzy nie byli pod butem polityków, mieli swoje zdanie i je potrafili przedstawić, a jeżeli nie było możliwości realizowania, że tak powiem,
tej swojej myśli, jak powinny wyglądać kwestie w armii, podjęli decyzję między innymi taką, że odeszli z sił zbrojnych, żeby nie firmować tego, co się stało później, czyli tak naprawdę demontaż sił zbrojnych. Natomiast jeżeli chodzi o obecny stan rzeczy, to powiem szczerze, jest on dla mnie odrobinę niepokojący. Polega to na tym, że wtedy, kiedy zwolniono kilkuset oficerów wykształconych w kraju, za granicą, z doświadczeniami na misjach czy służby w strukturach, no należało ten stan ilościowy odtworzyć na tych najwyższych stanowiskach. Wprowadzono taki niedzielny kurs, powiem wprost, dla generałów, nie takie studia, które są typowe na całym świecie, stacjonarne, i wielu kolegów błyskawicznie awansowało. Podpułkownicy stawali się generałami, a majorowie stawali się pułkownikami. Tych ludzi wielokrotnie skrzywdzono, bo po prostu nie mieli oni doświadczenia, natomiast rzucono ich na głęboką wodę, aby podejmowali decyzje, czym na końcu skutkowało to, że oni tak czuli się uzależnieni od tej decyzji polityka, że zostanie wyznaczony na kolejne stanowiska, że będzie awansowany na kolejny stopień, w tym generalski, że tutaj wpisałoby się chyba w to pytanie, że wielu niestety z tych kolegów w mojej ocenie jest pod butem polityków i chyba to jest jeden z takich dramatów armii. Ja to nawet nazywam, że to jest chyba choroba, którą należałoby nazwać rakiem, która toczy dzisiaj siły zbrojne. Tak długo, jak wojskowi nie będą prezentowali swojego zdania. To nie chodzi o kwestię kontestowania tego, co chcą zrobić politycy, ale gdybyśmy przyjęli taką zasadę, że politycy będą mówili, czego oczekują od armii, a wojskowi będą mówili, jak to zrealizować, to chyba będzie ten kierunek, o który wszystkim tym, którzy myślą o bezpieczeństwie naszego kraju, by zależało. Natomiast odniosę się krótko do tego, o czym Pan powiedział odnośnie tego wyprowadzenia wojska przeciwko wtedy strajkującym kobietom. Jeżeli do tego nie doszło, to ja chcę wierzyć w to, że jeżeli wojskowi brali udział przy tym wszystkim, to przy tej nawet mojej krytycznej ocenie w stosunku do obecnie zajmujących kluczowe stanowiska, chyba tam jednak refleksja była taka, która spowodowała, że ten pomysł nie został zrealizowany. To byłby absolutny dramat, gdyby się stało tak, że żołnierze by znaleźli się, krótko mówiąc, przeciwko, czy stanęli przeciwko swoim matkom, przeciwko swoim żonom, przeciwko swoim siostrom. To byłby dramat, z którego byśmy chyba długo się nie potrafili, że tak powiem, wytłumaczyć przez następne dziesięciolecia. Dziękuję. No, też chciałbym w to wierzyć, zwłaszcza jeśli mamy za kilka miesięcy wybory, a już pojawiają się jakieś sygnały, gdyby coś szło nie po myśli władzy, wprowadzenie stanów wyjątkowych, niewyjątkowych, pewnie jakieś masowe protesty. Też nie wiadomo, jak sytuacja by się mogła dalej potoczyć, ale to sprawy krajowe na chwilę pozostawmy. Mam prośbę do pana generała. Jakiś scenariusz na najbliższe miesiące, wojna Ukraina-Rosja. Jak pan tę sytuację ocenia, jak pan to widzi? Jeżeli przyjmiemy, a to można za pewnik, że cel strategiczny Ukrainy jest niezmienny tak naprawdę od kilku miesięcy. Jest to też wyrażane w wystąpieniach publicznych, między innymi prezydenta Zełenskiego, czyli krótko mówiąc, odzyskanie utraconych terenów, nie tylko tych, które zostały utracone wskutek tej wojny wywołanej w sposób nieuzasadniony 24 lutego ubiegłego roku, ale również i tego między innymi Krymu, czyli tych dwóch separatystycznych republik, Donieckiej i Ługańskiej, czyli z 2014 roku, to oceniam, że działania Ukrainy są konsekwentne i prowadzą do tego, że finał tej wojny może być taki, jak jest właśnie ten cel strategiczny Ukrainy, czyli odzyskanie utraconych terytoriów. Ten czas teraz w tej chwili komentowany czy obserwowany przez wielu ekspertów skupia się na tym krwawym Bachmucie, gdzie w tej chwili
toczą się te krwawe działania. Natomiast jeżeli byśmy poobserwowali jednak szerzej komunikaty, które są z frontu przekazywane, to tak naprawdę Rosjanie w dużej części właśnie tą swoją aktywność skupiają na tej wschodniej flance tego frontu, ale to jest celowe działanie związane z tym, że Rosjanie nie chcą doprowadzić do tego, aby Ukraina uzyskała zdolność do tego, aby w pierwszej kolejności został odbity Krym. Natomiast ja uważam, że ze strony Ukrainy w najbliższych tygodniach i miesiącach, po pierwsze, będziemy w dalszym ciągu obserwowali uderzenia na głębokie zaplecze wojsk rosyjskich, kolejne systemy uzbrojenia, które są przekazywane, szczególnie amunicja do systemów rakietowych, która pozwoli oddziaływać na odległości już większe niż tylko takie te artyleryjskie 40 kilometrów czy HIMARS-ów 80, tylko już mamy potwierdzone informacje o uderzeniach na głębokość powyżej 100 kilometrów, też i systemami ukraińskimi, które jak się okazuje Ukraina przygotowywała, więc będzie niszczone zaplecze Rosjan tak, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, że Rosjanie mogliby stworzyć warunki do jakiegoś takiego zorganizowanego przeciwuderzenia, które by mogło spowodować odzyskanie przez Rosjan inicjatywy ofensywnej. I to będzie doprowadzało do sytuacji takiej, w której Rosjanie ponosząc straty będą musieli, krótko mówiąc, wycofać swoje linie, a raczej składy amunicji, paliw głębiej, co utrudni tą logistykę Rosjanom. I w pierwszej kolejności uważam, że zostanie doprowadzona sytuacja do takiej, w której zostanie odcięty Krym od Rosji kontynentalnej. Czyli musimy się spodziewać takich uderzeń i nawet takiego zwrotu zaczepnego, myślę, że będzie na wiosnę, który będzie w kierunku albo Mariupola, albo Melitpola, który doprowadzi do tego, że wojska ukraińskie mogą dojść do wybrzeża Morza Azowskiego. I kolejnym etapem będzie walka o odzyskanie Krymu, ale myślę, że ona będzie miała też podobny charakter jak w obwodzie chersońskim, czyli doprowadzenie do izolacji Rosjan bądź stworzenie zagrożenia i wtedy Rosjanie będą się najprawdopodobniej wycofywali z tego półwyspu, który ma znaczenie absolutnie strategiczne dla Ukrainy. Dziękuję. To jeszcze jedno pytanie ode mnie w tym samym temacie. Jak pan ocenia, o ile pomoc Zachodu i Stanów Zjednoczonych jest spóźniona dla Ukrainy? Czy gdyby było tak, że wszystkie te kraje, które w tym momencie naprawdę oferują bardzo duże ilości sprzętu i amunicji, zorientowały się wcześniej, że wcześniejsza pomoc, o ile by przyspieszyła ewentualne, wszyscy trzymamy za to kciuki, zwycięstwo Ukraińców w tej wojnie? Znaczy, powiem panu tak, to jest takie trochę pytanie retoryczne, bo gdyby ten element wsparcia był dużo wcześniej, to ta wojna może i zakończyłaby się nawet i w ubiegłym roku, bo pamiętajmy, że taka była tak naprawdę taka narastanie tej pomocy. Na początku to tylko były granatniki różnego rodzaju, wyrzutnie przeciwpancerne czy systemy przeciwlotnicze, ale tak naprawdę te systemy rakietowe wykorzystywane przez żołnierzy, później się dopiero pojawiały systemy artyleryjskie, rakietowe i to oczywiście dzisiaj jest tylko taka refleksja, która, no powiem wprost, nie ma wpływu na to, co się dzieje obecnie, ale absolutnie tak. Gdyby Zachód od początku podjął decyzję, że Rosję trzeba zatrzymać i nie dopuścić do tego, żeby nastąpiło niszczenie państwa ukraińskiego, gdyby była tutaj zgoda polityczna wszystkich uczestników świata zachodniego, to już nie chcę przywoływać tych, którzy różne prezentowali te swoje inne postawy, gdyby ta świadomość, że to straszenie przez Putina kwestią dotyczącą użycia broni jądrowej jest tym, co nie powinno zatrzymywać pomocy dla Ukrainy, to tak jak powiedziałem, Ta wojna już mogłaby pod względem militarnym być zakończona i może w tej chwili toczyłyby się negocjacje
o ostateczne, że tak powiem, zakończenie konfliktu zbrojnego, przepraszam, zakończenia wojny między Ukrainą a Rosją. Ale dzisiaj to tylko jest refleksja, która chyba nie ma wpływu na rzeczywistość i cieszmy się tym, że teraz już coraz więcej krajów nie ma najmniejszej wątpliwości, że Ukrainie należy pomóc, bo Ukraina walczy nie tylko o siebie, ale Ukraina walczy o bezpieczeństwo w Europie, Ukraina walczy o wartości takie jak właśnie niepodległość, jak niezależność, jak nienaruszalność granic i ta świadomość, no może późno, ale dotarła do wielu polityków. Dziękuję. Czyli ta retoryka, która była na początku inwazji, aby nie przekazywać Ukrainie pewnych rodzajów broni, bo Rosja odczyta to jako udział wojsk NATO, może nie wojsk NATO, ale udział NATO w tym całym konflikcie, tak naprawdę była bujdą i teoretycznie można zakładać, że każde kolejne odczytywanie tej wojny i pomocy wojsk zachodnich też mogą doprowadzić do tego, tak samo idę w kierunku samolotów, tego czy MiG-29, czy nie powinno być przekazywane już, czy to wszystko znowu nie odwleka się w czasie, tak samo jak miało miejsce to z czołgami, jak miało to z mocniejszą artylerią. No ale tak jak wcześniej powiedziałem, no jeżeli dzisiaj nawet będziemy taką refleksję zamykać stwierdzeniem tak, to jest zbyt późno, to jaki teraz to będzie miało wpływ na przebieg wojny? Myślę, że wtedy byśmy się troszeczkę, że tak powiem, zapętlili w obszarze takim, kto jest bardziej czy mniej winny. Dzisiaj absolutnie energia nas wszystkich, nawet dyskutujących o tym konflikcie, powinna być skupiona na tym, żebyśmy wyrażali jedno przekonanie, że Ukrainie należy pomagać w każdym wymiarze, nie tylko militarnym, ale tym humanitarnym czy gospodarczym. Odrzucić na chwilę obecną właśnie takie rozważania, co by było gdyby, bo to nic nie przyniesie. Myślę, że kwestie dotyczące, jak ten konflikt mógłby przebiegać, zostawmy tym, którzy będą analizowali tą wojnę po jej zakończeniu. Dzisiaj ja bym przyjmował każdą inicjatywę wzmocnienia potencjału tego militarnego Ukrainy ze zrozumieniem i podbijał tą informację, mówiąc tym językiem młodzieżowym, że to jest dobra decyzja. No, myślę, że dzisiaj tego typu rozważania bardziej sprzyjają chyba tej propagandzie rosyjskiej, jeżeli, bo miejmy świadomość, że chyba nie tylko zainteresowani, że tak powiem, zakończeniem tego konfliktu słuchają tego typu audycji i oni mogą to wykorzystywać, żeby wskazywać, że jednak ten Zachód może nie jest taki stabilny, że może mógł wcześniej pomagać i tak dalej. Wojna informacyjna też przez cały czas trwa i myślę, że dyskusje w obszarze właśnie tego, co się dzieje w Ukrainie, też powinny być nacechowane pewną odpowiedzialnością. Powinniśmy wszyscy jednak być tymi, którzy będą kierowali tą narrację w kierunku takim, że pomoc jest potrzebna, ona powinna być jeszcze właśnie intensyfikowana i to powinien być główny, że tak powiem, taki fokus naszego przekazu. Dziękuję. Zanim oddam głos Michałowi, prosiłbym, abyście zgłaszali się do rozmowy, podnosili łapkę do góry, abyśmy wiedzieli, w jakiej kolejności was zapraszać do zadawania pytań. Michał, proszę bardzo. Ja wrócę do tego, co się dzieje na wschodnią granicą, czyli do wojny agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jakie działania Rosjan, pana generała, zdziwiły, zaskoczyły lub zdumiały w ciągu ostatniego roku? Pierwsze ataki były dosyć no logiczne, a potem? Znaczy, jednak bym tutaj był powściągliwy, bo w tej ocenie na początku jakiejś prawidłowości, bo zaczynając od pierwszych tak naprawdę kilkudziesięciu godzin, jeżeli weźmiemy pod uwagę tą operację taką powietrzną desantową, którą zamierzali przeprowadzić Rosjanie, czyli lądowanie na zachód od Kijowa. I to już od początku było skazane na porażkę, bo pamiętajmy, że już w powietrzu były samoloty transportowe, gdzie byli kolejni żołnierze, a nawet przedstawiciele, jak się mówiło,
następnej administracji ukraińskiej, która miała natychmiast przejąć kontrolę nad Ukrainą. Jeżeli do tego dodamy taki swoisty nonszalancki marsz z północy w kierunku Kijowa, no to tutaj chyba nie można tego ocenić, że to wszystko było, że tak powiem, właściwym. Właściwym byłoby wtedy, kiedy te dwa obszary działania przyniosłyby jakiś skutek pozytywny. Myślę, że dla Rosjan od pierwszych godzin wszystkie zdarzenia i sekwencje, które miały miejsce w tym wymiarze militarnym, stawały się zaskoczeniem. To było związane z tym, że ta operacja absolutnie nie została przygotowana w sposób profesjonalny ze strony Rosjan. Ich wiedza, rozpoznanie i świadomość sytuacyjna o tym, co się dzieje w Ukrainie, się okazuje, że była, no jeżeli nie zerowa, to mocno odmienna od tego, jaki był stan faktyczny, jeżeli chodzi o możliwości Ukrainy. Chociażby jeżeli weźmiemy pod uwagę te pierwsze uderzenia, które też obserwowaliśmy na obiekty wojskowe, na lotniska i infrastrukturę wojskową, one nie przyniosły w sposób istotny takich sukcesów Rosji, które by spowodowała, że na przykład Ukraina by utraciła zupełnie zdolności w zakresie, że tak powiem, wykorzystania swojego potencjału sił powietrznych do późniejszego oddziaływania na Rosjan. Nie zostały zniszczone systemy radiolokacyjne, które by uniemożliwiły Ukrainie później jednak kontrolę w pewnej części tego, co się działo w przestrzeni powietrznej. I myślę, że jeżeli byśmy później analizowali kolejne tygodnie, to były kolejne zdarzenia, które powodowały, że Rosjanie niestety, ale obnażyli swoją, że tak powiem, z jednej strony niekompetencję, obnażyli faktyczny stan sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do tamtego okresu uważanej jako drugiej potęgi militarnej świata. Oczywiście są tego przyczyny. Myślę, że główną i taką zasadniczą przyczyną to jest to, że ten system, który panuje w armii rosyjskiej, który no, niczym się nie różni od poprzedniego tego systemu jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, który też kiedyś i u nas funkcjonował na zasadzie takiej, że tak naprawdę był mocno dyrektywny, podwładny, nie miał prawa głosu, nie wyrażał swojej opinii, podwładny nie miał budowanej świadomości i przekonania do misji, do której jest przygotowywany, a z drugiej strony mieliśmy do czynienia z Ukrainą, która jakby nie było, nie tylko od 2014 roku współpracowała z państwami natowskimi, bo chcę przypomnieć, że współpraca Ukrainy datuje się dużo wcześniej. Chcę przypomnieć ćwiczenia kozacki step, czy wspólne inicjatywy, tak jak chociażby dowództwo brygady litewsko-polsko-ukraińskiej, która stacjonuje w Lublinie, dawało możliwość budowania zupełnie nowego myślenia przez żołnierzy ukraińskich. I chyba tutaj to zderzenie takich dwóch, że tak powiem, światów, tego sposobu myślenia zachodniego i budowania świadomości na wszystkich szczeblach dowodzenia daje przewagę Ukrainie w stosunku do tego takiego właśnie mocno despotycznego sposobu dowodzenia, jaki jest typowy dla armii rosyjskiej. Dziękuję panie generale, dziękuję Michale. Zanim oddam głos słuchaczom, na sekundkę oddam głos naszej pani wydawcy Ani, a następnie w kolejności będzie Krzysztof Wieciński, pan Ireneusz oraz Patryk. Dziękuję bardzo, ponieważ mamy tylko 35 minut, to ja bym chciała trochę odejść na sekundę od wojny w Ukrainie. Co prawda nie da się od tego tematu odejść, ale mam pytanie o weteranów. Czy Polska dba o swoich żołnierzy? Ja też się wpiszę, pani redaktor, i będę starał się krócej w takim razie mówić, bo
Też te moje wypowiedzi są długie. Więc tak, sytuacja mocno zmieniła się od czasu, kiedy zaczęliśmy uczestniczyć w misjach poza granicami kraju, a szczególnie te misje takie duże, dwie ostatnie, czyli Irak i Afganistan. I wiele zostało wprowadzonych regulacji i zmian, które dla nas były nowymi, ale chcę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to jest tak naprawdę dopiero początek drogi. Uważam, że weterani nie są właściwie zaopiekowani, bo weterani to jest jedna grupa, ale myślę, że warto też wspomnieć, krótko mówiąc, o rodzinach poległych żołnierzy, którzy w moim przekonaniu powinni być zaopiekowani przez państwo. Natomiast co daje mi podstawę do takiego stwierdzenia? Szanowni Państwo, no, niespełna kilka dni temu zakończył się proces, w którym żołnierz, weteran poszkodowany musiał poprzez sąd dochodzić swoich racji i zapewnić sobie możliwość opieki przez państwo tutaj w tym wymiarze świadczenia finansowego. Ja uważam, że to jest sytuacja, w której państwo, które reprezentowane jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez pana ministra Błaszczaka, po prostu skapitulowało, bo tak nie może być. Szanowni Państwo, weteranów poszkodowanych liczy się, że może jest około 830. Mówię około, bo kwestia ewidencji, ilu jest weteranów czy weteranów poszkodowanych, to jest temat, który też mógł szeroko rozwinąć. To nie jest duża grupa ludzi. I teraz państwo, kiedy wysyłało tych ludzi na misję, tych żołnierzy, ono powinno być przygotowane na to, żeby zaopiekować się nimi. Podam taki przykład, jeden, który myślę, że zobrazuje kwestię. Jest zapis oczywiście taki, który mówi o tym, że weterani i poszkodowani mają prawo skorzystać z takich ośrodków. Jest to ośrodek między innymi w Dusznikach, który jest sformowany na bazie Wojskowego Szpitala Sanatoryjnego. Ale na ten wyjazd, gdzie może uczestniczyć ten żołnierz, nie będzie mógł sobie pozwolić jego opiekun, czy to jest mama, czy to jest tato, czy jest ktoś bliski, a ten żołnierz niejednokrotnie samodzielnie nie może, że tak powiem, funkcjonować, wymaga opieki. I wystarczyłaby prosta regulacja w tym zakresie, aby ten opiekun, który jest niezbędny dla takiego żołnierza, też mógł uczestniczyć z nim w tym, że tak powiem, turnusie terapeutycznym. I jeżeli takie proste rozwiązania nie znajdują zrozumienia po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, to znaczy, że albo tam są ludzie pozbawieni wyobraźni, albo pozbawieni po prostu ludzkiej empatii i pewne rzeczy chcą traktować formalnie. Dokonane zapisy w kolejnych regulacjach, one nie odpowiadają potrzebom, jakie należałoby, że tak powiem, uwzględnić, a które potrzeby są postulowane przez weteranów. Także byłbym niesprawiedliwy, gdyby powiedzieć, że zupełnie nic się nie dzieje, bo zmiany następują, natomiast one powinny być absolutnie, że tak powiem, priorytetem, bo państwo powinno brać odpowiedzialność za tych, którzy stracili zdrowie, realizując misję polityków związaną z wysyłaniem żołnierzy poza granicami kraju. Dziękuję. Krzysztof, proszę bardzo. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór państwu. Panie generale, jestem pod wrażeniem tego, jak skutecznie armia ukraińska zarządza swoimi rezerwami. Miałem też okazję widzieć to osobiście. I zastanawiam się, czy może nasze państwo nie powinno zwrócić baczniejszej uwagi na kwestię przeszkolenia rezerw, przygotowania rezerw. Może warto wprowadzić nowy, skuteczny system, popatrzeć na doświadczenia izraelskie, szwajcarskie, bo mamy w tej chwili 286 tysięcy osób z pozwoleniami na broń, 760 tysięcy sztuk broni w rękach cywilów, szkoły mundurowe. Może warto iść w tym kierunku. Dziękuję. Ja jestem zwolennikiem tego, że siły zbrojne powinny odpowiedzieć na taką misję, to znaczy, że powinny być zdolne do identyfikowania zagrożeń i ich zwalczania jeszcze poza granicami kraju, że armia powinna się opierać na armii zawodowej, ale zgadzam się w pełni z tym, że powinien być, że tak powiem,
taki element, który jest niezwykle istotny i bardzo ważny, związany ze szkoleniem rezerw. Tutaj zostały przywołane kraje, ja bym do tego jeszcze dołączył, myślę, że taki kraj, który niedługo nam będzie bliski pod względem sojuszniczym, a terytorialnie też jest tylko za morzem, czyli myślę o Finlandii, gdzie system szkolenia rezerw jest bardzo dobrze rozwinięty. Ja przy tym powiem w ten sposób. Jednym z takich projektów, które my chcemy przedstawiać, a związanych z tym, który by spowodował, że ilość rezerw i przygotowanych rezerw by wzrastała, to takie trochę spojrzenie inne na służbę zawodową. Czy jest, to takie pytanie z mojej strony retoryczne, od razu udzielę odpowiedzi, ale czy jest takie zasadne, że powinniśmy zabiegać o to, żeby w armii służyli ludzie na przykład w stopniu szeregowego czy kaprala i mieli 55 czy blisko 60 lat? Mam taką wątpliwość. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na służbę w wojsku jako też na sposób zdobycia, krótko mówiąc, zawodu, to może by była sytuacja taka, w której na siłę byśmy nie starali się utrzymywać żołnierzy kolejnymi dodatkami, które dzisiaj są oferowane, procentami, etc., tylko byśmy stworzyli młodym ludziom taką możliwość, że podpisywaliby kontrakt, służyliby przez lat 5, może 6, zdobywali specjalność wojskową, ale ta specjalność wojskowa byłaby jednocześnie, krótko mówiąc, kompetencją, która byłaby widziana przez środowisko cywilne. Jak byłem przedstawiany, tam było wspomniane, że byłem dyrektorem Departamentu Strategii. My wtedy zrobiliśmy taką analizę porównawczą, czy specjalności wojskowe można porównać do zawodów cywilnych. I wierzcie mi Państwo, że praktycznie jeden do jednego znalazłoby się takie, że tak powiem, odniesienie. Taki przykład najprostszy, strzelec szeregowy. Przecież to jest to człowiek, który mógłby uzyskiwać kompetencje takiego wykwalifikowanego pracownika ochrony. I gdyby nie było takiego właśnie przywiązania do tego, że za wszelką cenę chcemy utrzymać tego człowieka w wojsku, żeby służył 20-30 lat, tylko pozwolić mu służyć przez okres, który sobie zaplanuje, który by pozwolił mu zdobyć ten zawód, o którym wcześniej mówiłem. To byłaby taka rekonwersja w nowym wydaniu, a nie po zakończeniu służby wojskowej. To myślę, że wtedy taka, przepraszam za określenie, fluktuacja tych ludzi na tych stanowiskach byłaby dużo większa. I zgadzam się, że ten potencjał klas mundurowych, które dzisiaj uważam, że nie jest w pełni wykorzystany, mógłby być, że tak powiem, tym między innymi zapleczem kolejnych osób, które by mogły trafić do wojska. Dla młodych ludzi decyzja, żeby służyć do końca życia w mundurze, jest trudnym wyzwaniem. Natomiast jeżeli służba wojskowa stałaby się etapem pewnego rozwoju, to myślę, że spojrzenie na służbę wojskową byłoby zupełnie inaczej. To troszeczkę zbliżone do tego, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Tam jest służba kontraktowa i ona trwa przez okres zadeklarowany przez człowieka, który chce służyć w armii, ale ja do tego bym chciał właśnie u nas dołożyć ten element związany z tym, żeby nie traktowano służby wojskowej jako czasu straconego, tylko żeby to był okres, tak jak powiedziałem, zdobycia zawodu, a jednocześnie taki człowiek byłby właśnie tą wykwalifikowaną rezerwą. I oczywiście zgadzam się, że można jeszcze poszukiwać innych rozwiązań związanych z tym, żeby przeszkolić kolejne zastępy młodych ludzi, ale to nie chodzi o kwestię związaną, tak jak dzisiaj ja obserwuję z niepokojem, takie budowanie zaplecza oficerów rezerwy, którzy po 3 miesiącach stają się oficerami, są promowani, a za chwilę trafiają do jednostek wojskowych już jako żołnierze zawodowi na stanowiskach dowódców plutonów. No ten kierunek osobiście mi, że tak powiem, wydaje się nie do końca trafiony, bo aby odpowiadać za ludzi, to trzeba zdobyć naprawdę nie kwestie związane tylko i wyłącznie z jakąś taką kompetencją, a również i z doświadczeniem, które niestety trwa nie tylko miesiącami, ale zdecydowanie dłużej. Także w moim przekonaniu absolutnie taki postulat słuszny. Powinniśmy myśleć i zastanawiać się, jak budować zasoby rezerw
bo one są niezwykle istotne dla sytuacji, kiedy trzeba było prowadzić wojnę, nawet w ograniczonym wymiarze. Dziękuję bardzo, panie generale. Dziękuję, Wiciński. Zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie generale, moje pytanie jest związane z Bitwą Kijowską. Na bazie dokumentów, które ujrzały światło dzienne bodajże 2 dni temu, opisał je brytyjski The Sun. To są putinowskie plany najazdu na Ukrainę. On tam sobie założył, że podbije Ukrainę w kilka tygodni. Putin był przekonany, że państwa zachodnie będą tak spanikowane, tak podzielone, że będzie mógł postawić Europie Zachodniej ultimatum wprowadzenia strefy zakazów lotów nad Polską i krajami bałtyckimi. Putin uważał, że Zachód będzie tak spanikowany, że będzie w stanie nawet zaakceptować uderzenia rakietowe na Polskę, na Litwę i Estonię i Łotwę. Z tych dokumentów wynika, przynajmniej ja sobie tak do takiego wniosku doszedłem, że gdyby armia rosyjska przełamała obronę Kijowa, zamordowała Zełenskiego, stanowiła tam jakiś marionetkowy rząd, tak? Rozpoczęła okupację, to dzisiaj ataki rakietowe nie miałyby miejsca na Białystok i Przemyśl, tylko na Kraków i Gdańsk. Panie generale, w tej wojnie były ważne bitwy były tam Sewierodonieck, Lisiczańsk, teraz Bachmut, rajd pancerny w obwodzie charkowskim, czy zdobycie, czy poddanie Chersonia, tak? Ale jest na samym początku ta, wydaje się teraz z perspektywy bardzo ważna, bitwa o Kijów, której może nie bagatelizujemy, ale za mało o niej mówimy, za mało do niej przywiązujemy uwagi, nie? Bo z tych dokumentów można wywnioskować, że ona generalnie jest, ta bitwa jest symbolem i uratowała Europę Wschodnią przed ruską nawałą. Tak? Moje pytanie brzmi, czy z perspektywy czasu historycy, czy może nawet i już w tej chwili, można tą bitwę o Kijów traktować w kategoriach takiej ukraińskiej bitwy warszawskiej? Dziękuję bardzo. Ja odpowiedź podzielę na dwie części. Tak. Po pierwsze, to chyba te założenia Putina były tak chybione, jak to, co opisywałem wcześniej odnośnie oceny przez wojskowych rosyjskich możliwości obrony Ukrainy i ich planów właśnie szybkiego zakończenia tych uderzeń, które miały miejsce w pierwszych kilkudziesięciu godzinach. Absolutnie Putin się przeliczył. Putin wychodzi z tego, że jednak ten wywiad rosyjski, który jeszcze niegdyś był uważany jeden z lepszych, może konkurował z izraelskim, nie dostarczył Putinowi informacji na tyle mocnych, które by potwierdziły, że ten jego plan ma szansę się zakończyć powodzeniem. Ale to chyba właśnie jest związane z tym, powtórzę jeszcze raz, że nawet jeżeli może posiadali taką wiedzę, jego analitycy, jego ludzie, to bali mu się przedstawić informacje właściwe i rzetelne, że nie będzie zgody świata zachodniego na tego typu działania, które on sobie zaplanował. To jest po pierwsze. Teraz jeżeli chodzi o kwestię bitwy, ja tu gratuluję takiej, że tak powiem, wnikliwej analizy i wskazania tych poszczególnych epizodów tej wojny. Natomiast ja tutaj daleki jestem od tego, żeby stoczyć taki spór akademicki, co jest walką zbrojną, co jest bitwą, co jest wojną. Mnie troszeczkę niepokoi, chyba czasem nad wyraz używamy pewnych określeń, które nie są adekwatne do tego, jak podaje, krótko mówiąc, czy leksykon, czy encyklopedia. To nie jest tak, że chciałbym być tylko i wyłącznie teoretykiem, ale wtedy nam to pozwalałoby tak samo rozumieć to,
o czym mówimy. I teraz, czy mamy do czynienia z bitwą o Kijów? Na pewno to był kluczowy moment w tej wojnie, natomiast w mojej takiej ocenie tak naprawdę to było tak starcie właśnie tej takiej nonszalancji Rosjan, która była wyrażona tym, że oni tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, nie zwracali uwagi na swoje zabezpieczenie logistyczne. Te kolumny rosyjskie po prostu maszerowały drogami, bo uważali, że po prostu po pierwsze będą witani kwiatami, jak im to mówiono, a po które po prostu wjadą do Kijowa i Kijów został zajęty. Natomiast te kolumny zostały zatrzymane, proszę zwrócić uwagę, nie w jakichś takich starciach oddziałów czy związków taktycznych pancernych, tylko tam decydującą rolę odegrały, krótko mówiąc, pododdziały piechoty obrony terytorialnej wyposażonej w granatniki, które skutecznie niszczyli ci żołnierze, te poszczególne kolumny sprzętu pancernego, opancerzonego czy logistyki. Ja mówiąc to, absolutnie nie chcę ujmować temu, bo to jak dla mnie to było kluczowe. Czy to powinno być poddane analizie i ocenie? Absolutnie tak. Ja uważam, że na wnioski, żeby zamykać je stwierdzeniem, że to było najważniejsze, to było kluczowe, jeszcze przyjdzie czas, bo chcę wszystkim Państwu powiedzieć, że pamiętajmy, że Ukraina, a szczególnie dowództwo armii ukraińskiej z generałem Załużnym na czele, bardzo rozsądnie, że tak powiem, komunikuje społeczeństwo o swoich działaniach. Myślę, że my jeszcze się dużo dowiemy, co było kluczowe, co było krytyczne w pewnych momentach, ale to musimy poczekać, jak Ukraińcy nam po prostu, mówiąc tak wprost, trochę otworzą karty i powiedzą, jak rzecz była. Więc już nie tocząc sporu, czy to była bitwa o Kijów, czy to byśmy nazwali, że tak powiem, jednym z etapów tej wojny, to absolutnie zgadzam się co do tego, że to był moment kluczowy, który spowodował, że ta ofensywa, która na początku była prowadzona, bo pamiętajmy, też na kierunku chersońskim, na wschodzie, w kierunku Charkowa, Zaporoże, tak naprawdę się zatrzymała i to był zwrot, który będzie, myślę, że analizowany. Czy można go porównywać do bitwy warszawskiej? Myślę, że na to jeszcze jest za wcześnie, ale powtórzę może po raz trzeci. To był kluczowy moment w tej wojnie, który był zwrotem i od tego momentu to inicjatywa, mimo tych strasznych strat, które ponoszą Ukraińcy, jest po stronie Ukrainy. Dziękuję. Pozostało nam jeszcze niecałe 15 minut audycji. Mamy jeszcze czterech mówców w kolejce. Prosiłbym krótko, zwięźle, w pierwszej kolejności pani Reneusz, następnie Przemek, Krzysztof, Patryk, widzę, że już zrezygnował. Pani Reneuszu, proszę bardzo. Dobry wieczór wszystkim hostom, słuchaczom, a teraz szczególnie chcę się przywitać z panem generałem, bo ja, mimo że praktykujący od ponad 40 lat inżynier, jestem też niezawodowym oficerem rezerwy Wojska Polskiego, więc z takim żołnierskim pozdrowieniem przy okazji. Panie generale, słyszałem tutaj na samym początku stwierdzenie od jednego z mówców, z którym się za bardzo nie zgadzam, a pan jako specjalista mógłby na moje stwierdzenie odpowiedzieć. Otóż padło stwierdzenie, że armia ukraińska dostała bardzo późno rzeczy. Ostatnio troszeczkę się interesowałem, bo w mojej rodzinie i rodzinie mojej małżonki jest wielu byłych zawodowych oficerów, teść też był, teść już nie żyje, szwagier jest w stopniu pułkownika, ale jest już też w rezerwie, wysłużył swoje, i wielu, wielu kuzynów mojej żony i w mojej rodzinie, więc te tradycje wojskowe są tam historycznie głębokie. Ja słyszałem ostatnio takie stwierdzenia, że żeby byli dobrzy czołgiści, praktykujący i potrafiący dobrze wykorzystać sprzęt, czy te nowoczesne czołgi niemieckie, czy brytyjskie Challengery, czy amerykańskie, czy stwierdzenie, że za późno te czołgi przychodzą do Ukrainy, kiedy mówi się, żeby wykorzystać ukraińskich
czołgistów potrafiących się poruszać po radzieckim sprzęcie. Tymi wszelkimi, które były dostępne, które przekazała Polska, Słowacja, kraje bałtyckie tamte, jak mają, miały resztki. Mówi się, żeby na tych nowoczesnych czołgach być dobrym żołnierzem, operatorem, trzeba co najmniej roku czasu. No, wojna na Ukrainie zaczęła się 24 lutego zeszłego roku, a więc to jest rok i kilka czy kilkanaście dni. A więc moim zdaniem, jeśli czołgi lada dzień, może lada tysiąc, te trzy wymienione rodzaje pojawią się na froncie ukraińsko-rosyjskim, to znaczy się, że decyzje musiały zapaść blisko rok temu. I wtedy już musieli się zacząć szkolić czołgiści, ale także operatorzy do wyrzutni HIMARS. I Ireneusz, przepraszam, a pytanie tak, mogę poprosić? To jest właśnie prośba o pan generał słyszał, o ustosunkowanie się do tego mojego stwierdzenia. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Mamy sytuację taką ekstraordynaryjną, czyli stan wojny. Bo jeżeli byśmy porównali ten stan taki pokojowy, gdzie programy szkolenia są rozpisane na tygodnie i miesiące, to prawda, bo to jest kwestia taka, że jeżeli byśmy chcieli mieć gotowe bataliony czołgów, to w naszym programie szkolenia to prawie 18 miesięcy szkolenia. Czyli pluton, kompania, ćwiczenia zgrywające, później kompleksowe, etc., etc. I tutaj posługując się, że tak powiem, takim wiedzą wojskową, gdybyśmy chcieli zastosować tego typu proces szkolenia, taki typowy, pokojowy, no to by trwało miesiącami. Natomiast ja chcę powiedzieć w ten sposób, że dzisiaj potrzeba zwiększenia potencjału tego ofensywnego Ukrainy niesie potrzebę taką, aby dostarczyć Ukraińcom sprzętu, który będzie przewyższał jakością ten, którym dysponują Rosjanie. I powiem w ten sposób, dzisiaj mniej będziemy obserwowali takich momentów, gdzie będą duże związki taktyczne występowały, że tak powiem, przeciwko sobie, pancerne na przykład, tylko raczej będą to z grup takich bojowych wydzielane siły, które będą maksymalnie do kompanii, czyli powiedzmy tych 12 czy 10 czołgów, zależy jaka będzie struktura, ta ukraińska czy na przykład taka natowska. I zgranie takiego pododdziału jest procesem, że tak powiem, krótszym, a powtórę to myślę, że dzisiaj musimy zaakceptować to, że pewnych takich procedur nie będziemy przestrzegać i Ukraina nie będzie przestrzegać właśnie tych terminów szkoleniowych i ten sprzęt dostarczony będzie może nie w pełni wykorzystany, ale jednak on będzie dawał przewagę Ukraińcom na polu walki. Dlatego tutaj ja bym nie robił takiej kalki, kończąc jeden do jednego, że musielibyśmy zastosować te procedury, które są u nas związane z programami szkolenia. Bo puentując, to jest tak, jak pan mówi, że wyszkolenie batalionu czołgów to jest w naszych tych normalnych warunkach to jest do półtora roku. Ale sytuacja dzisiaj w Ukrainie nie jest standardowa, to nie jest pokojowa, to jest wojna. Także pewne rzeczy, które może będą robione z pominięciem kwestii znajomości budowy tego czołgu, tylko będą żołnierze uczeni rzeczy manualnych, które pozwolą wykorzystać uzbrojenie, to będzie nadrzędnym. Ja to w pełni akceptuję i bym podzielał taki skrócony, mówiąc wprost, program szkolenia. Tak, to prawda, panie generale, ale decyzje o tym, żeby tych ludzi wysłać na szkolenia, gdyby to były 4-6-miesięczne, musiały zapaść co najmniej 6-8 miesięcy temu, czyli w pierwszej połowie zeszłego roku nawet. No to jest tylko moja opinia, dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze Przemek i następnie Krzysztof zakończy serię pytań. Proszę, Przemku. Dobry wieczór, witam szanowne grono, witam szacownego gościa, pana generała. Ja jestem zwykłym zjadaczem chleba, który żyje w Holandii od wielu, wielu lat. Oczywiście jako człowiek interesuje się okropną tą wojną. Jak nie będziecie chcieli tego słuchać, to po prostu powiedzcie, ja zakończę swój, że tak powiem, wywód. Ale dzisiaj miałem przyjemność w mojej firmie rozmawiać... Przemku, chodzi tylko i wyłącznie o czas, nic więcej. Okej. Z dwoma młodymi Ukraińcami. Ponieważ się interesuję jako normalny człowiek sytuacją polityczną, a ponieważ wojna jest tragedią, jakby na to nie spojrzeć, straszną, więc rozmawiałem z dwoma Ukraińcami.
trochę mi trudno było z nimi rozmawiać, w sensie nie może języka rosyjskiego, bo jestem starszej daty człowiekiem, więc każdy, że tak powiem, starszej daty Polak zna rosyjski, więc sobie spokojnie radziłem. Tylko no, pytanie pierwsze, które padło z mojej strony. Dlaczego jesteście tutaj i nie bronicie swojego kraju? Może niezręczne, no ale bardzo szczere. No więc oni się rozwinęli i zaczęli mi opowiadać. Mówili, że oni jako młodzi ludzie, jak się zaczęła wojna, mają tak do 30, nie pytałem ile dokładnie mają, zgłosili się do tak zwanego WKU ukraińskiego, czyli taki odpowiednik polskiego. I im powiedziano, żeby czekali w domach na to, jak do nich się zgłosi wojsko i tak dalej. No on zgłosił się i mówi, no chciałby jakąś broń, jakieś ubranie, chce iść na front, chce bronić swojego kraju. Powiedziano mu, że nie mają dla niego i dla kolegi i jeszcze jednego, bo tam ich trzech było, że nie mają, że musi czekać w domu. To był jakiś początek wojny. Mówi, że Zachód cyka tą broń dla nich i mówi, nie wszystkim starcza. To po pierwsze. Po drugie, oni pochodzą z okolic Chersonia, gdzieś tam jakaś wioseczka pod Chersoniem. Mówi, że tam jest jakaś rzeka, że mówi, wojska ustawiły się po jednej i po drugiej stronie i idzie wojna na wyniszczenie. Po prostu bombardują się z jednej strony na drugą. Mówi, bomby lecą. Mówi, ja czekałem 3 miesiące po rozpoczęciu wojny. No mówi, nie będę po prostu tam siedział i czekał na śmierć. Musiałem po prostu wyjechać. Wyjechałem do Holandii pracować. Moja babcia, dziadek, ojciec zostali tam i pod obstrzałem są tak naprawdę. Czy to jest normalna sytuacja? Pytam go, mówię, słuchaj, jak to jest? On mówi, słuchaj, ja mam 5 godzin do Moskwy. 5 godzin samochodem, jadę do Moskwy. Mówi, to jest jakaś polityczna zagrywka, mówi ta cała wojna. A wiecie, co mi na koniec powiedział? Ja rozumiem, zapytałem go, mówi, słuchaj, ile jest Rosjan u was na Ukrainie? On mówi, bardzo dużo. No jak są z okolic Chersonia, czyli z okolic wschodu, więc tam jest dużo Rosjan, prawda? Naturalnie, bo przecież Putin tam robił różne te wybory, zagrywki polityczne i tak dalej, żeby skłócić. Przemek, bardzo cię przepraszam, ale musimy kończyć, więc jak możesz. Dobrze, już sekundę, ostatnie zdanie tylko wypowiem. Wiecie, co on do mnie powiedział? On do mnie powiedział tak, młody człowiek, Ukrainiec, powiedział do mnie tak, wiesz co, dla mnie to lepiej by było, żeby Putin zajął Kijów, prowadził zarząd komisaryczny i po prostu rządził Ukrainą, żeby nie zniszczył jej tak, jak była wcześniej. Dziękuję za wywód serdeczny. Pozdrawiam, dobranoc. Dziękuję. Krzysztof, jeszcze ostatnie krótkie pytanie zostało nam niespełna 5 minut audycji. Dziękuję Państwu za możliwość powtórnego zabrania głosu. Muszę się podpisać pod wypowiedzią pana generała a propos bitwy pod Kijowem obydwoma rękoma, bo bardzo dobrze widać tam na miejscu wysokie wyszkolenie młodszych oficerów, starszych podoficerów i przede wszystkim wysokie morale szeregowych. Natomiast mam troszeczkę inne pytanie. Widać na świecie takie dążenie do wprowadzenia lekkich systemów uzbrojenia, takich jak na przykład Mobile Protected Firepower w Stanach Zjednoczonych, które też mocno oczywiście zależy od bardzo skutecznego rozpoznania na poziomie strategicznym, następnie na poziomie taktycznym. I widać również bardzo duży udział sektora cywilnego w sprzęcie rozpoznania, w sprzęcie optoelektroniki, w konflikcie na Ukrainie. I czy nie ma trochę sensu w dopuszczeniu naszych polskich, w takim większym dopuszczeniu naszych polskich firm do tego, żeby również one mogły realizować kontrakty dla wojska? No, podam tutaj taki pewien przykład. Jeżeli nasze wojsko zamawia, powiedzmy, kamizelki kuloodporne, czy policja, czy straż graniczna, to wiadomo, że ta specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wyglądała tak, że albo to wygra Lubawa, albo Moratex, albo ewentualnie Maskpol. I o ile rozumiem, że chodzi o wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw strategicznych, to o tyle przecież w momencie, kiedy będzie przedsiębiorstwo prywatne prowadziło produkcję, to na wypadek W również takie przedsiębiorstwo może zajść pod jakiś, powiedzmy, nie wiem, zarząd komisaryczny i również takie rzeczy produkować i też to zwiększy nasz potencjał. Czy nie ma trochę sensu, aby jakby nadal zwiększać tę współpracę komponentu wojskowego i cywilnego, tak trochę dać więcej zaufania? Dziękuję bardzo. Znaczy, to może tak powiem w ten sposób, to nie czy to jest sens, czy nie, tylko to jest konieczność. Jest błędem to, że my się głównie opieramy na podmiotach, które są spółkami Skarbu Państwa, bowiem potencjał w przemyśle prywatnym jest niejednokrotnie dużo bardziej, że tak powiem, efektywny.
No, jeżeli tak byśmy spojrzeli na Stany Zjednoczone, to tam wszystkie podmioty są podmiotami prywatnymi, które dostarczają uzbrojenie. Są tylko regulacje dotyczące, w jaki sposób można zarządzać tymi produktami, które można sprzedawać za granicę, a które nie. Między innymi w takim dokumencie, który w mojej fundacji jest opracowany, Bezpieczeństwo naprawdę, właśnie postulujemy, aby podmioty prywatne, jeżeli chodzi o przemysł, były traktowane na takich samych zasadach jak podmioty państwowe. No, takim przykładem jest WB Electronics, która jest firmą prywatną i się okazuje, że ona no, jakby zdobyła zaufanie Resortu Obrony Narodowej i tam są składane zamówienia. To jest taka dobra jaskółka, jest taka firma Teldat, która produkuje i sprzedaje z sukcesem swoje wyroby za granicę. Myślę tutaj o systemach wsparcia dowodzenia i nawet jest nagradzana. I tych przykładów można byłoby przytoczyć więcej. Więc myślę, że ten postulat, on powinien być koniecznie wdrożony, jeżeli chcemy, żeby rozwijał się potencjał obronny kraju, bo to może nie jest formuła taka, że jakiś zarząd komisaryczny byłby wprowadzany na jakiś zakład, ale kwestia dotycząca tego, że jeżeli byśmy spojrzeli na taki dokument jak program pozamilitarnych przygotowań obronnych i gdyby regulacje zostały wprowadzone takie, że świadczenia na rzecz sił zbrojnych, na rzecz bezpieczeństwa w sytuacji kryzysu i wojny są świadczone przez całe społeczeństwo, przez wszystkie podmioty i jego agendy i państwowe, i prywatne, to wtedy chyba to pytanie, które przebrzmiało, ono nie miałoby miejsca. To nie znaczy, że było złym, bo uważam, że jest bardzo dobrym pytaniem i uważam, że to jest przyszłość. Oczywiście jest tak, że niekiedy może duży zakład, ten, który jest spółką Skarbu Państwa, może zawiązać konsorcjum, do którego powinny, czy mogłyby wejść kwestie, przepraszam, zakłady prywatne. Ja spotykałem się z taką opinią, że to jest tak, że zakład prywatny mógłby, przepraszam, zwinąć swój interes i wyprowadzić się z kraju. Słuchajcie, nikt nie zwija swojego interesu, nikt nie zamyka swojej działalności, jeżeli ta przynosi mu dochód. A kwestia takiego bezpieczeństwa, żeby to nie było tak, że poprzez zakład jakiś prywatny obcy, że tak powiem, wywiad mógłby dostać się w obszar wiadomości wrażliwych, to po to powinny być skuteczne służby, które powinny zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej strony kontrolować, czy ktoś nie ma jakichś złych i niecnych zamiarów. Absolutnie tak. Przemysł prywatny powinien być mocniej włączony, a nawet traktowany na równi z przemysłem państwowym, jeżeli chodzi o budowanie potencjału obronnego kraju. Dziękuję panie generale za tę odpowiedź i dziękuję za tą bardzo trafną uwagę odnośnie informacji niejawnych. Dobranoc. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Niestety dzisiaj musimy te 4 minutki urwać, ale mam nadzieję, że spotkamy się raz jeszcze. Bardzo dziękuję wszystkim naszym gościom. Bardzo dziękuję panu generałowi. A jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór, to chciałam zaprosić również na spotkanie z Łukaszem Drozdą i Wiesławem Cholewą i będziemy rozmawiać o tym, czy mieszkanie jest prawem czy towarem, czy może szansą na przyszłość. Natomiast jutro mamy spotkanie z Michałem Wawrykiewiczem, a po nim mamy również audycję specjalną z Romanem Imielskim. A w czwartek będziemy gościć Marcina Matczaka i również zapraszamy wszystkich. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu generałowi. Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się powtórzyć to spotkanie i jeszcze porozmawiamy. Mam nadzieję, że trochę więcej o tych naszych żołnierzach, bo ja dzisiaj nie zadawałam swoich pytań poza tym jednym o naszych weteranów, ale myślę, że będzie również wiele pytań z tej strony. Bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim. Dziękuję, Aniu, dziękuję panie generale. Dobranoc, spokojnej nocy. Do usłyszenia za kilka minut.